levar a vida. Pois chorando eu vi a mocidade perdida. Vai sorrir. Tempestade, o sol nascerá. Fim desta saudade, hei de ter outro alguém para amar. Sorrir, eu pretendo levar a vida. Pois chorando, eu vi a mocidade perdida. Paloma. Ogłuchłaś chyba, nie rozumiesz, to będzie mój kostium. Ten strój już ma imię, nazwisko i właścicielkę, Palomę da Silva. Zdecydowałaś się? Jestem Silvana Nolasco, sponsoruję tę szkołę. Jestem królową, a ty? Jak się nazywa ta postać? Statystka, właśnie. Jestem dumną tancerką. I w tym roku wystąpię w moim wymarzonym stroju. Ciekawe, za czyje pieniądze? Zarobiłam. Zapomniała. Zorganizowałam pokaz i sprzedałam dużo sukni. Powiedz jej, kto stoi na czele szkoły? Królowa. Chcę okazalszy strój, dwukrotnie większy, ma być więcej piór i ozdób. Będzie ciężki, utrudni występ. Dzięki za ostrzeżenie, nie martw się. Kiepsko tańczysz, ale mam coś, czego brak tobie. Piersi, charyzmę, spadam stąd. Nie chcę więcej splendoru. Silvana Nolasco sama w sobie jest splendorem. Tylko tobie on się przyda. Czyżby? Napadła na mnie, widzieliście? Włożyła mi pióra do oka. Pięknie wyglądasz. Obłędnie. Skarbie, nie chciałam cię obudzić. Jedynie drzemałem. Chciałam ci pokazać zdjęcia Palomy w stroju karnawałowym. Zależało jej, żebyś ją zobaczył. Pokaż. Przepiękna. Wygląda jak królowa. Strażacy sprawdzili cały budynek. Poproś robotników, aby pospieszyli się z remontem. Chwileczkę, sprawdzę, co się tam dzieje. Co tu robicie? Mieliście pracować z domu. Chciałam zobaczyć, jak Prada Monteiro podnosi się z gruzów. Ja towarzyszę na nie, żeby nie była sama. Ja przyszłam po dokumenty. Nie umiem być z dala od wydawnictwa. Pomysł genialny. Pomyślałam. Evelyn, nie wstydź się, uwielbiamy twoje pomysły. Możemy zacząć od wydania książki Alicji. Skoro jest już gotowa, dobry pomysł. Cała uwaga mediów jest skupiona na naszym wydawnictwie. Czytelnicy powinni wiedzieć, że to nie koniec.
Jak mawia nasz ojciec, odradzamy się jak Feniks z popiołów. Mój strój wyszedł przepięknie. Sofia pokazała mi zdjęcia. Dzięki panu. To twoja zasługa. Alicja mówi to samo. Oczywiście. Wciąż pan kaszle. To grypa. Przejdzie mi. Oby, bo porozmawiałam z kierownikami i zdobyłam dwie koszulki dla pana i Markosa. Myślałem, że nie dożyję tej chwili. Wezmę udział w paradzie karnawałowej po raz pierwszy w życiu. Powtarzam panu, że Bóg jest wielki. Nie wiem, czy ma z tym coś wspólnego. On chyba nie lubi karnawału. Tato, Prado Monteiro powróciło. Wróciło i wyda książkę Alicji. Naprawdę? Alicja już wie? Evelyn w tej chwili do niej dzwoni. Poważnie? Dobrze, dziękuję. Bardzo dziękuję. Co to za krzyki? Przepraszam, ale w końcu wydadzą moją książkę. Poważnie? Nie wierzę. Trzeba to uczcić. To dla ciebie, witamy. Kolejna zawodniczka. Cudowna. Wspaniale, że boisko się zapełnia. Ten projekt to prawdziwy sukces. Dzięki Patrykowi. Wspaniale, że mój podopieczny zostanie zawodowcem. Jest inspiracją dla nas wszystkich. Słyszałeś, co zrobiła Franciszka? Przygotowała stronę internetową naszego projektu. Dzwonią do mnie trenerzy i łowcy talentów. Chcą wiedzieć, czym dokładnie się zajmuję. No i są też chętni sponsorzy. Alicja ma cudowną wiadomość. W przyszłym tygodniu wydadzą moją książkę. Nie wierzę. Gratulacje. Opowiedz coś więcej. W książce jest rozdział napisany przez ciebie. Trzeba to uczcić. Od dziś jesteście pisarzami. To jakiś sen. Lepiej. To rzeczywistość. Mam córkę pisarkę. Uściskajmy się. Wpadłam ci odwiedzić. Przeszkadzam? Ciebie zawsze miło widzieć. Jak się czujesz? Jestem zmęczony, ale ożywiony. Spójrz. Wystąpię z kierownictwem Unidos de Bom Suceso. Co za luksus. Klimat karnawału przypomniał mi wiersz Dramonda. Zaraz go poszukam. Pomóc ci? Czekaj. To ta? Tak. Dziękuję. Człowiek i jego karnawał. Bóg mnie opuścił w połowie orgii, bajanki i egipcjanki. Jestem zgubiony, bez oczu, bez ust, bez wymiarów. Wstążki, kolory, hałasy lekko mnie dotykają. Biedna poezja. Tamburyn rozbrzmiewa w mojej piersi, lecz nikt go nie słyszy. Jestem wściekły, jąkam się. Wieczne kochanki śmieją się ze mnie. Przeklęty kaszel. Zawołam Lejlę. Proszę nie.
Ona zawiadomi Mauriego i każą mi pójść do szpitala. Chcę spędzić resztę życia na wolności. Wziąć udział w premierze książki Alicji i w karnawale. Uszanuj moją wolę. Mauri ostrzegł mnie, że to początek końca. Chciałbym, aby był radosny, nie tak melancholijny. Nikogo nie ma. Tak chciałam z nimi świętować. Niespodzianka! Gratulacje! Wciąż nie wierzę. Uwierz, zasłużyłaś. Zasłużyłaś na przyjęcie i znacznie więcej. Mamy w rodzinie pisarkę. Vaginho też pomagał i należy do rodziny. Tak się cieszę. Zaraz będzie płakać. Owszem. Wiesz, jakie to było dla mnie ważne. Tak, Paloma uwielbiała czytać. A teraz mam córkę pisarkę. Pora coś zjeść i się napić. Jak? Pięknie. Płaczesz? Dopiero co uczyłaś się czytać. Nie jesteś już wstydzioszką, która wolała uczyć lalki, niż bawić się na ulicy. Moja córka została pisarką. Palomo, ogarnij się. Zaraz się rozpłaczę. Nie płacz. Spójrzcie na nią. Pięknie wyglądasz. Będę się zbierać. Pojadę pociągiem i zaczekam na was na miejscu. Nie mogę się spóźnić na premierę. Marcos nas podwiezie. Samochód mi się zepsuł. Możemy złapać taksówkę. Ja mam samochód, ale jadę po Elomar i Klaudię. Nie ma sprawy. Pojedź z nią zamiast mnie. Ja pojadę pociągiem z Lulu. Może wszyscy pojedziemy pociągiem, wyjdzie taniej. Wszyscy razem? Super, zaczniemy imprezę po drodze. Nigdy nie jechałem pociągiem w Rio, poważnie? Chcę to zobaczyć. Jedziemy razem pociągiem. Zobacz, jak świętują. Wszyscy z Bom Sucesso jadą pociągiem na premierę książki Alicji. Wspaniale. Dawno nim nie jechałem. Jeździłeś nim kiedyś? Oczywiście. W młodości z twoją babcią, kiedy sprzedawałem książki. Tato, idziemy? Vera niedługo przyjdzie. Pojadę z nią. Jesteś blady. Zmierzę temperaturę. Ani się wasz. Świetnie się czuję.
Zostań, nie musisz jechać na premierę. Nie ma mowy. Zobaczymy się na miejscu. Dobrze. Ta głupia grypa nie przechodzi. To może nie być grypa. Siedź cicho. Vera, jak zwykle piękna. Powie mu pani, żeby mnie słuchał? A co to, jestem dzieckiem? Kochanie, to jej praca, jesteś rozpalony. To przez ciebie. Głuptas. Następna stacja, Maracana. Dzisiaj organizujemy fiestę w pociągu. Luan, może coś zarapujesz dla Alicji? Talent ma ogromny, a do tego szczęście idzie wciąż do przodu i światem zatrzęsie. Dumni z niej jesteśmy, nic jej nie zaskoczy. Została pisarką. Alicja z północy. Dumni z niej jesteśmy, nic jej nie zaskoczy. Została pisarką. Alicja z północy. Gratulacje. Naprawdę ci się podobało? W życiu nie widziałem tak spontanicznego występu. To Renan da Penha. Działasz w branży? Jestem pomocnikiem murarza, ale piszę teksty. Jest bardzo zdolny. Może nagramy coś razem? Zadzwoń do mojej wytwórni. Bardzo mi miło. Widzicie to? Wpadnij na premierę mojej książki. Witamy. Są już dziennikarze. Niedługo zacznie się koktajl. Książka pięknie wygląda. Gdzie jest Evelyn? Przepraszam. Wszystko dobrze? Bardzo się denerwuję. To najszczęśliwszy dzień w moim życiu. Już dobrze. Alicja jedzie? Pociągiem z Leo i rodziną. Wujek z nimi pojechał. Stacja Central. Uwaga, stacja końcowa. Prosimy o opuszczenie pociągu. Jesteśmy. Już? Temu, kto znalazł moją pierwszą książkę, zapraszam cię do poznania mojej historii. Mam nadzieję, że wzruszysz się razem ze mną. Miłej podróży. Alicja da Silva Madeira. Auto czeka. Możemy ruszać. Doskonale. Na pewno chcesz jechać? Dlaczego wszyscy pytają? Oczywiście, że tak. To odrodzenie Prado Monteiro. Muszę wziąć udział w premierze książki tej zdolnej dziewczyny.
Albercie Prado Monteiro, jako twój lekarz nie mogę ci pozwolić na opuszczenie domu. Dlaczego? Kto do ciebie zadzwonił? Ja jestem za pana odpowiedzialna. Zdrajczyni. Świetnie się czuję. Masz objawy zapalenia płuc. No i? Jeśli umrę, chcę umrzeć wśród książek, które są radością mojego życia. Jak pięknie. Przepraszam za spóźnienie. Mogłam wysłać po was samochód. Fotoreporterzy już czekają. Leo, pomożesz mi? Vaginho też musi wystąpić. Napisał jeden rozdział. Glaucio, zaprowadź ich. Mój chłopiec, syn, którego dało mi życie. Wzruszona? Patrz, jak daleko zaszli. W naszym kraju publikuje się tak niewiele książek czarnoskórych autorów. Moja córka. Moja mała córeczka. Nie było mnie przy niej, kiedy uczyła się pisać, ale dziś z dumą tu stoję. Mam nadzieję, że książka zainspiruje młodych ludzi do odkrywania swojego talentu. Pisarstwo naprawdę zmieniło moje życie. Uważa się, że młodzi nie lubią czytać. To nieprawda. Blisko 70% czytelników ma od 18 do 24 lat. Nigdy nie czułam się tak ważna. Nie jąkałam się. Nie widzę taty. Powinien już tu być. Coś się stało. Zaczynam się martwić. Mauri, nie. Nie rób mi tego. Nie chcę umrzeć w tym szpitalu. Zabierzcie mnie stąd. Nie! Conceição Evaristo? Przyszła pani na moją premierę? Nie mogłam przegapić spotkania z młodą pisarką, która idzie w moje ślady. To zaszczyt. Inspirowałam się panią. Moja nauczycielka pożyczyła mi pani książkę Oczy wody. Francisco, chodź. To dla mnie zaszczyt. Podziwiam pani pracę. To ja jestem wdzięczna nauczycielom, którzy kształcą nowych pisarzy i czytelników. Dziękuję. Vera dzwoniła. Tata jest w szpitalu. Jak to? Ma zapalenie płuc. Jedźmy, Mario i Glaucia wszystkim się zajmą. To idiotyczne. Umieram od kilku miesięcy. Co za różnica, czy będę na ulicy, czy tutaj. Zapalenie płuc nie ma związku z nowotworem. Nawdychałeś się dymu podczas pożaru. Powinienem był wtedy umrzeć. Tak byłoby najlepiej dla wszystkich. Zachowujesz się jak histeryzujący dzieciak. Wielkie dzięki za szczerość. Jak mawia mój wnuk, pogódź się, będzie mniej bolało. Można? Jak się czujesz? Cudownie. Zamierzam wykupić członkostwo w tym szpitalu. Jak premiera? Perfa. Jak na pierwszą książkę, odzew jest ogromny. Zjawiła się nawet Conceição Evaristo. A ja leżę w szpitalu.
Moja duma. Wiecie, czego tu brakuje? Rodzinnego zdjęcia. Toshi, chodź do nas. Należysz do rodziny. Ja też mogę? Oczywiście. Trzy, dwa, jeden. Peter, chodź do nas. Muszę wracać do domu. Zostanę z nim, przywykłem, ale ja nie. Nie narzekaj, jutro cię odwiedzę. Pa. Jak się czujesz? A jak myślisz? Maury nafaszerował mnie antybiotykami. Mam prośbę. Przegapiłem już premierę. Nie chcę przegapić karnawału. Do tego czasu dawno cię wypiszą. Jeśli nie, musisz mi pomóc. Chcę wyjść na sam bodrom, choćby to była ostatnia rzecz w moim życiu. Dobrze. Nie denerwuj się. Bawcie się dobrze. Ja jadę. Kto by pomyślał, ja na karnawale, a ty w górach. Musisz być bardzo zakochany. Miałeś wątpliwości? Skorzystam i zrobię Francisce niespodziankę. Oświadczę się jej. Poważna sprawa. Będzie zachwycona. Potwór z Czarnej Laguny obudził się ze snu. Prawie umarłam ze strachu. Dzieci nie umierają z tego powodu. Ale poeci mają wrażliwe serca, a jeszcze bardziej żołądki. Umówiliście się? Pytasz, jakbyś nie znała taty. Palomo, przyprowadziłaś moją dobrą wróżkę. To o mnie? Przecież się mną opiekujesz. Czas na antybiotyk. Zażyjmy go. Posłuszny jak nigdy. To twoja wina. Moja? Pokazałaś mi sambę. Zabrałaś mnie na próbę. Będę się leczył, bo Maury obiecał, że wypisze mnie na karnawał. Nic mi o tym nie wiadomo. Dzięki koszulkom usiądziemy obok kierowników szkoły samby. A kto je zdobył? Paloma. Chcę was zobaczyć w telewizji. Mam pomysł. Mogę zaprosić do nas Petera? Nie ma problemu. Przyjedzie też Jorginho. To świetny pomysł. Lulu wierzy, że wygra konkurs i usiądzie w loży, a Tonio pojedzie ze mną. Doktor Maury dał mi wolne. Świetnie. Wszyscy życzą mi zdrowia. Na pewno stąd wyjdziesz. Spójrz, jaki ogromny basen. I cudowne powietrze. Warto było wygrać konkurs taneczny. Zasłużyliśmy, by cieszyć się tą nagrodą. Zwiedzimy każdy zakamarek tego miejsca. Chcę pływać w basenie i wspinać się po górach, ale chcę robić coś jeszcze. Kochać się. Prowokujesz? Jeszcze będziesz mnie miała dość. Nie wierzę. Ramon i Francisca. Też tu przyjechaliście? Jak to też? Kościół wybrał to miejsce na karnawałowe rekolekcje.
Jesteśmy po porannej modlitwie. Zaraz zaczynają się zabawy. Luan też będzie, tylko was brakuje. Nie mogę się doczekać. Ja też. Peter, weź kąpielówki, na pewno będziesz chciał pływać w basenie. Masz krem do opalania? I coś na komary? Schowałam. Wyluzuj, nic nam nie będzie. Baw się dobrze. Ciesz się życiem. Wiesz, czego ci trzeba? Rodzinnego przytulasa. Chętnie. Raz, dwa, trzy, rodzinny przytulas. Mam 18 lat. Jadę za swoje pieniądze. Ojciec nie daje ci kieszonkowego. Vicenci go nie potrzebuje. Ma pensję, jest moim doradcą. Nauczył mnie, czym jest chmura, czym są stories i wielu innych rzeczy. Dzięki, babciu. Pięknie. Płacisz za szaleństwa mojego syna. Uspokój się. Vicenci nie chce powiedzieć, dokąd jadą. Jak wyjedzie bez słowa, może nie wracać do domu. Nie poddawaj mu takich pomysłów. Zawsze cię wspieram, ale musisz powiedzieć ojcu, dokąd jedziecie. Będę na kempingu w Mała. Cudownie. Mama by się wściekła, gdyby usłyszała, że będę w lesie z Gabi. Tak. Powiedz, że jedziecie do hotelu. Dobrze. Tylko codziennie się melduj. Zgoda. Dzięki, babciu. Ale pięknie. Będzie super. Macie wszystko? Zapomniałam plecaka. Gonzaga, przynieś z samochodu plecak i daj mamie znać, że jesteśmy w hotelu. W hotelu? Dlaczego? Żeby dała mi spokój. Pomogę ci. Jest lekkie. Pomóc ci? Nie trzeba. Najpierw składamy górę, a potem dół. To rozumiem. Nie wiem tylko, co dalej. Trzeba włożyć jedno w drugie. Chyba źle to robicie. Przecież to proste, wkładacie jedno w drugie. Nigdy nie rozbijaliście namiotu? Zostawcie to mnie. Byłam harcerką. Serio? Tak. No to do roboty. Włóż do środka. Zadzwonię do mamy i dam znać, że jesteśmy. Mamo, dojechaliśmy. Dobrze, że dzwonisz. Całuję, bawcie się. Tá bom, meu amor, beijo. Aproveitem. Alice. To Alicia. Conta nas novidades. Wszystko w porządku. Deixei o Peter na casa. Odwiozłam Petera do pańskiego domu i przywiozłam książki. Świetnie, bo strasznie się nudzę. Czekam, aż Mauri mnie wypisze. Tęskniłem za tobą, moja piękna tancerka. Będziecie podziwiać, jak tańczę na szczycie platformy. Jak w wierszu Szakala. Będzie przyjęcie i zamierzam tańczyć, póki but nie poprosi, bym przestał. Wtedy stanę, zdejmę but i będę tańczyć do końca życia. Dzień dobry, Mauri. Marzę, by pójść na paradę. Wypuścisz mnie stąd? Sądząc po twojej minie, mój karnawał zmienił się w środę popielcową. Chciałbym cię wypisać, ale dzisiaj to niemożliwe.
Mas hoje, meu amigo, isso não é possível. Porque não estou me Dlaczego? Czuję się lepiej. Jesteś na lekach, to normalne. Jeśli za wcześnie cię wypiszę, twój stan może się pogorszyć. Jeśli jutro będzie w porządku, to kto wie? Myślisz, że w to uwierzę? Zrobię wszystko, co w mojej mocy. Do jutra. Nie poddawajmy się. Problem w tym, że jutro jest parada. Ale masz rację. Cuda się zdarzają. Kto cię tego nauczył? Palomo, bez względu na wszystko, bądź szczęśliwa. Baw się i błyszcz jaśniej niż diamenty na twoim kostiumie. Jeśli cię nie wypuszczą, zawsze możesz oglądać paradę w telewizji. Wiesz, nie powiem ci, co możesz zrobić z tym telewizorem, bo szanuję Palomę i nie chcę wyjść na niewychowanego. Dobrze. Muszę się pożegnać ze swoją talią. Wkrótce urośnie mi brzuch. To ostatni karnawał z piękną Silwaną. Nie ma nic piękniejszego od ciężarnej kobiety, z wyjątkiem pana. Podali już wyniki promocji. Zaraz wystąpimy na żywo w Plotka TV. Cudownie. Proszę, ale się wystraszyłam. Boca Loca prosiła, abyście pokazali, jak cieszylibyście się z oglądania karnawału z loży. Autor zdjęcia z największą liczbą lajków wygra. Oto zwycięskie zdjęcie. Ty idziesz ze mną. Wystarczy. Prawo do wstępu na loże zdobywa... No nie znów ta wariatka. Lucy Mary dos Santos. Mój Boże. Wygrałam promocję Boca Loca. Wygrałam. To jakieś szaleństwo. Pięknie wyglądasz. Zapłaciłam fortunę za ten strój, ale trzeba spełniać marzenia. Ja spełniam swoje przy tobie. Zobaczę moją piękną dziewczynę na sambodromie. Jestem najszczęśliwszym facetem na świecie. Cześć wszystkim. Ester, załatw mi coś błyszczącego. Weź to. To, co zostało ze stroju Silwany. Tylko nie przeszkadzaj. Toshi, zrób mi zdjęcie. Przytrzymaj. Zrób i prześlij mi je. To koszulka z Boca Loca? Wejściówka na najsłynniejszą lożę karnawału. Wybierasz się na paradę? Będę oglądać w telewizorze, nie mam wejściówki. Zostajesz w domu? Chcesz pójść ze mną? Mówisz poważnie? Tak. Mogę kogoś ze sobą zabrać. Batista pracuje, a Vaginho pojechał z Alicją i Gabrielą. To spełnienie moich marzeń.
Tá bom, vem. Chodź, będzie super. Vem, vem. Com licença. Olá. Można? Olá, seu Alberto. Dzień dobry. Jak się pan czuje? Muito bem. Bardzo dobrze. Kim jesteś? Paulo Roberto, lekarz dyżurny. Gdzie Mauri? Dostał wezwanie do drugiego szpitala. Miał mnie wypisać. Nic mi o tym nie wiadomo. Zabiję go. Nie denerwuj się. Każę mu podać coś na uspokojenie. Nie chcę niczego. Pomóż mi uciec z tego szpitala. Jorginho. Jesteś w domu? Powinieneś siedzieć w samolocie. Zamknęli lotnisko. Czekam, aż mgła opadnie. Nie przylecisz? Chciałbym być z tobą, ale to niezależne ode mnie. Święty Piotr może pomóc. Nie smuć się. Jesteś z mamą, Mariem i Peterem. Na pewno będziesz się dobrze bawić. Dziadek jest w szpitalu. Ty nie przylecisz. Ja jestem z tobą. Opowiedz tacie o strojach. Vero? Stało się coś? Twój ojciec chce bez względu na wszystko pójść na paradę. Poprosił, żebym pomogła mu uciec ze szpitala. Co za pomysły. Dobrze, że dzwonisz. Marcos na pewno będzie chciał mu pomóc. Oczywiście, już tam jadę. Dostałem pańską wiadomość. Potrzebuje pan czegoś? Przywieź z domu koszulkę Unidos de Bom Suceso. Zaparkuj tu samochód i czekaj na mój telefon. Jest pan pewny? Idź, rób co każe. Mario, zostań z dziećmi. Muszę jechać do szpitala. Co ci jest? Źle się czujesz? Coś mi zaszkodziło. I co teraz? Odbiorę tatę ze szpitala i spotkamy się na miejscu. Koniecznie weź koszulki. Czekaj, to na nam. Jorginho nie przyleci. Z powodu złej pogody zamknęli lotnisko w Londynie. Kiepsko, to nie koniec. Mario źle się czuje, a ojca nie wypiszą ze szpitala. Pogorszyło mu się? Nie, ale doktor Mauri będzie dopiero jutro. Muszę zawieźć Maria do szpitala i spędzić noc z tatą. Mógłbyś tu wpaść i zająć się dziećmi? Ale wtedy nie pójdę na paradę. Co? Nie będziecie na paradzie? W następnym odcinku. Glorio, nie! Niech ktoś jej pomoże. Pierścionek. Tato? No wiesz? Proszę, to mój ostatni karnawał. Pozwól mi pójść. Daj mi swój strój. Co? To ja będę królową. Wersja polska TVN. Tekst Agnieszka Figlewicz. Czytał Andrzej Leszczyński.
tempestade, o sol nascerá.